Pierwsze wrażenia, no to najbardziej zrobiło na mnie stadion, tak? Pierwszy raz miałem okazję wyjść, zobaczyć, przy tylu kibicach zagrać. To był dla mnie mega szok, ale też poniekąd czułem się szczęśliwy, bo to jednak jest jedno z moich marzeń, tak? Także pierwsze wrażenia naprawdę mega pozytywnie. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Rozgrzewałem się, wiadomo, bo w każdej, mówię, tak jak mówię, trzeba być gotowym w 100%, bo w każdej chwili się coś może wydarzyć. Rozgrzewałem się przy linii tam z trenerem Pawłem, wiadomo, na 100%. No i nagle dostałem sygnał, że mam przybiec. No to przybiegłem jak najszybciej, wiadomo, się przebrałem, bo byłem głodny gry. No i co? No i tak jak mówię, wszedłem na boisko, to wiadomo, byłem w szoku, bo tutaj dużo kibiców, jednak za plecami duże odgłosy słychać. Ale no co, starałem się, tak jak mówię, wyciszyć i się skupić tylko na wejściu i na dobry, żeby dobrze zagrać. I jeszcze, no powiem szczerze, nie byłem aż tak przygotowany do tego, że to tak szybko nastąpi. No ale w życiu dzieją się takie rzeczy, że coś nagle się dzieje, tak jak mówię, miałem tak w Pniówku Pawłowice teraz, że tak naprawdę no, 4 mecze decydowały o tym, że znajduję się tutaj, gdzie teraz jestem, więc tak jak mówię, trzeba być gotowy na wszystko, w każdym momencie się coś może przytrafić, człowiek nie jest w stanie przewidzieć, no trzeba być gotowym. Na pewno zapamiętam, że głośno było. To jest to, jak wszedłem, to aż po prostu miałem ciarki, więc głośno to jest, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze głośniej, bo jednak stadion jest tutaj po to przygotowany, żeby było jeszcze głośniej i ja też na przykład chciałbym, żeby było jeszcze bardziej głośniej i żebym to ja mógł jeszcze mieć więcej stresu i żebym mógł więcej doświadczać. Jeszcze jak był przerwa była pomiędzy sezonami, to dyrektor tam gdzieś mnie wypatrzył. No i ale ja dalej byłem skupiony na tym, żeby dobrze zagrać sezon w Pniówku Pawłowice Śląskie, żeby po prostu być dobrze przygotowanym na początek sezonu. No i to zaowocowało. Pierwsze parę meczy w dobry sposób zagrałem, jakieś tam bramki, asysty. Kolejne inne kluby zaczęły się też pojawiać wokół mnie. Ale najbardziej patrzyłem poniekąd pod kątem ścieżki rozwoju i gdzieś tam dyrektor do mnie znowu kilka razy zadzwonił i ja wybrałem tą opcję ŁKS Łódź. Znam kolegę Mieszka Lorenca, miałem z nim przyjemność trenowania i grania w Legii Warszawa, także też w jakimś stopniu było mi łatwiej, miałem się do kogo odezwać w szatni. Jeżeli chodzi o Łódź, to trener Robert Schwartz, gdy miałem przyjemność grać w AKS-ie, SMS-ie Łódź, był moim trenerem, także też w jakimś stopniu powiedział mi, że to będzie dobry wybór. Jeżeli chodzi o chłopaków, no to bardzo dobrze mnie przyjęli do szatni. Nie miałem z czym jak największego problemu się wprowadzić. Wiadomo, no to na ten moment trzymam się z młodzieżowcami najmłodszymi, z Mateuszem Kowalczykiem. Dużo mi pomógł, czy mogłem się do niego zadzwonić, napisać, zapytać, bo wiadomo, jak są początki, no to człowiek musi się wszystkiego nauczyć. Jeżeli chodzi o trenera Kazimierza Moskala, no to trener bardzo spokojny, podchodzi do wszystkiego spokojnie. Tak jak mówię, to jest naprawdę duża cecha, bo jednak jeżeli praca w spokoju, a praca w napięciu, to są dwa różne bodźce. Tak jak mówię, trener Moska na pewno oczekuje jak największego zaangażowania na treningu, no bo to się potem przekłada na mecz. Ja to robię i tak jak mówię, no cierpliwie czekam, ciężko pracuję, aż będę dostawał kolejne szanse. Jakim piłkarzem jest Grzegorz Glapka? No wiadomo, nie będę mówił o sobie źle, ale czasami wiadomo, jestem tylko człowiekiem, błędy się popełnia, czy to na boisku, czy to na treningu, czasami jest słabszy dzień. Ale naprawdę dużym moim plusem jest gra obiema nogami, pewność siebie, strzał i wejście w dribbling, a także dokładne dośrodkowanie. Jak najbardziej lubię i lubię asystować. Nie jestem taki mega pazerny tylko na bramki, lubię też asystować.
Tak, jak najbardziej poradzę sobie na różnych pozycjach. Z taktyką naprawdę nie mam problemu. Jestem zawodnikiem bardzo szybko się uczącym. Tak jak mówię, czy to czy na skrzydle, czy w środku pomocy, to potrzebuję po prostu tylko czasu, żeby się tam zaklimatyzować na tej pozycji. No ale tak jak mówię, lubię na skrzydle grać, bo naprawdę tam mam więcej miejsca, ale na przykład do szybkich kontrataków, no to lubię środek pola. Byłem od małego bardzo energicznym dzieckiem. Więc rodzice zapisali mnie do szkółki sportowej, Stadion Śląski Chorzów się nazywała. No i tam stawiałem swoje pierwsze kroki. Grałem tam przez 7 lat. No i co, rozwijałem się, naprawdę piłka nożna mi się spodobała. No i potem zaczęło się różne kluby odzywać, tak między innymi jak Lech czy Legia Warszawa, w których miałem przyjemność, okazję grania. No a potem to tak z juniorskiej piłki, no a potem seniorska piłka. No to dopiero stawiałem swoje kroki w rezerwach w Piastach Gliwice. Potem poszedłem do Pniówka Pawłowice, zrobiłem krok wyżej. No i dzisiaj znajduję się w tym miejscu. Od małego wiadomo, to był Leo Messi dla mnie. Choć wiadomo, to jest człowiek, który ma naprawdę wielki talent. Później zaczynałem troszeczkę, gdy byłem starszy, to zaczynałem też innych zawodników sobie szukać. Grałem też na środku pomocy, gdy byłem młodszy, więc moim dużym idolem był Christian Eriksen. Cechuje go też to, że gra obiema nogami. Ja też nie mam z tym jak najmniejszego problemu, dlatego porównywałem się do niego. I tak jak on, chciałbym zagrać wysoko w piłce nożnej. Też zaczynałem jak grę na skrzydle, to też kilku się znalazło innych idoli. Jeżeli chodzi o sprawy życiowe i tam jakieś wartości człowieka, to mega pozytywnie. Moje zdanie jest to bardzo dobrze, że był taki, że była taka okazja się wyprowadzić. Tam dużo samodzielności się nauczyłem za młodzieńczych lat. Wiadomo, jakieś tam błędy człowiek popełnił, no ale się człowiek nauczył. I moim zdaniem to był bardzo dobry krok. Wiadomo, jak miałem 12 lat, no to chciałem jak najwięcej wracać do domu, no bo to jednak 12 lat to nie jest dorosły człowiek. Ale tak jak mówię, pozytywnie odbieram to, jeżeli ma się to przełożyć na dzisiejszy czas, w którym jestem. Jeżeli chodzi o tą decyzję przejścia do Lecha Poznań, wiadomo, ja byłem wtedy jeszcze niepełnoletni, więc cały czas rękę trzymali na tym moi rodzice, tak? Oni podjęli tą decyzję, ja na dzień dzisiejszy im dziękuję. Też dużą pomocną rękę miałem ze strony rodziny, 100 km bodajże od Poznania, w miejscowości Gostyń mam rodzinę, także co weekend nie musiałem jeździć do domu 400 km, tylko miałem bliższą pomoc. Lech, Legia to są potęgi w Polsce. Powiem szczerze, bardzo porównywalnie, jeżeli chodzi o ŁKS Łódź, jest to też naprawdę, jeżeli chodzi o zaplecze, to jest naprawdę na podobnym poziomie. No wiadomo, też jeżeli chodzi o pobyty, no to dużo znajomych poznałem. Jeżeli chodzi o sprawy sportowe, no to wiadomo, jakieś tam techniczne sprawy, taktyczne, nabrałem też pewności siebie, no to bo jednak jak się jest we większych klubach, to się tę pewność siebie nabiera. Z Lecha Poznań chłopaków, no to Filip Szymczak, czy tam Filip Marfiński, z tymi chłopakami trenowałem na co dzień. Z Kubą Kamińskim, który dzisiaj jest w Wolfsburgu. Z Kubą Kamińskim to akurat razem jeździliśmy nawet, bo on mieszkał w Rudzie Śląskiej, a ja w Chorzowie, no to obok mnie. Więc razem jeździliśmy do Poznania, właśnie też z jego mamą i z moimi rodzicami. A w Warszawie, no to Michał Karbownik, który teraz gra w Fortunie Düsseldorf. No i wiadomo, jakieś tam zawsze jak był mecz, no to wszyscy razem byliśmy na jednym sektorze, no to się tam spotykaliśmy się, jakieś tam przywitania pomiędzy sobą były. I
ja byłem na przykład takim zawodnikiem, że ja byłem zawsze najmniejszy, a w rok miałem okazję 15 cm do góry urosnąć, więc potem na przykład tym wzrostem nadgoniłem. Tak jak mówię, no życie pokaże, kto się, wiadomo, no każdy ma inną ścieżkę rozwoju, tak? Jedni, tak jak w mojej sytuacji, grałem w czwartej lidze, w okręgówce, w trzeciej lidze, teraz mam okazję grać w pierwszej lidze, a niektórzy po prostu mają szybszy przeskok do tego. Były na przykład sytuacje, że ktoś był bardziej fizyczny na przykład, ja znowu byłem bardziej techniczny, dużo, no właśnie to moim celem jest gra obiema nogami, więc ja prześcigałem tym, w tego, no a tak jak mówię, no szczęście, praca i to, co los da, trzeba brać, trzeba być gotowy na wszystko, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, no i każda ścieżka jest inna, tak jak mówię. Właśnie do tego 12 roku życia można powiedzieć, że dość mocnym Ślązakiem byłem. Jeżeli chodzi o Śląsko-Gotka, no to dużo rozumiem, ale się to wypaliło z mojego organizmu, bo jak miałem 12 lat i wyjechałem, no to tak już wiadomo, w Poznaniu czy tam w Warszawie to się mówiło po polsku, a nie godoło po śląsku. Także już teraz coraz mniej. Jeżeli chodzi o czas, który spędziłem w Piaście 2 Gliwice, zrobiliśmy tam awans, byłem tam zawodnikiem drugiego zespołu. Parę razy dostawałem szansę tylko trenowania z pierwszym zespołem. Wiadomo, no dałem z siebie wszystko, na dalsze sytuacje nie mam wpływu. Też duży przeskok był z czwartej ligi do ekstraklasy, był za duży przeskok, więc wybrałem inną drogę. Po zakończeniu kontraktu z Piastem Gliwice po prostu stwierdziłem, tak jak to już mówiłem w wywiadzie, że ja wolę małą łyżeczką kilka razy niż dużą raz i wybrałem po prostu jeden wyżej poziom, bo z czwartej ligi, gdy zrobiliśmy awans w Piaście 2 Gliwice, poszedłem do trzeciej ligi. AKS SMS Łódź, co zapamiętałem, no tak jak mówię, też tam mają bardzo fajne zaplecze. Dlatego Łódź kojarzę troszeczkę, bo jak tam się przemieszczałem, czy tam na jakieś zakupy, czy jakieś wyjście ze znajomymi, no to troszeczkę pamiętam. A SMS Łódź, tak jak mówię, mega mają też zaplecze, więc praktycznie nigdzie nie wychodziliśmy, bo wszystko mieliśmy na miejscu, tak? Jedynie ci, gdzie to tak jak mówię, do sklepu, bo tam boiska i pływalnie. Także też był to fajne doświadczenie i mogłem się rozwijać w SMS-ie Łódź, a tak poza tym, no to tak jak tutaj Państwo słyszą, no dużo jest klubów, także nie mam problemu się z zaklimatyzowaniem w zespole. Pamiętam, przyszedłem tutaj raz na mecz zobaczyć, jeszcze gdy nie było do końca wybudowanego stadionu, tylko była jedna trybuna. Chyba bodajże to był mecz Ekstraklasy lub pierwszej ligi ze Stalą Mielec, tutaj był mecz rozgrywany. No i bardzo fajnie w piłkę ŁKS-iacy grali. To też mi się spodobało, bo też jestem takim zawodnikiem, że bardziej wolę gdzieś tam na ryzyku poklepać tak dosłowiowo, niż tam wybijać piłkę do przodu. Wiadomo, na każdym stadionie jak gdzieś bywałem, no to marzyłem, żeby zagrać, wyjść, tym bardziej, że tutaj kibice to też jest super, bo naprawdę to jest, no to jest po prostu moje marzenie, wyjść przy tylu kibicach zagrać, no ale nie spodziewał się bym, że akurat w ŁKS Łódź będę miał szansę zadebiutować i dalej tutaj stąpać sobie po ziemi. W innych klubach nie miałem okazji być w seniorskiej piłce, w tych większych, żeby poczuć ten smak kibiców, ten smak murawy i stadionu, ale mi się wydaje, wiadomo, no tak jak przy debiucie był tam lekki szok, bo to było pierwsze moje wrażenia, ale gdy jak już jestem na boisku, już mam piłkę przy nodze, wtedy się staram się wyłączać, żeby się skupić tylko na graniu. A wiadomo, no stres będzie zawsze, wiadomo, no z każdym kolejnym wyjściem na ten stadion przy Alei Unii, no to będzie kolejne moje doświadczenie i z każdym wyjściem będzie coraz łatwiej dla mnie.
Największe różnice, jeżeli chodzi o przejście z trzeciej ligi do pierwszej ligi, no to wiadomo, no, większy profesjonalizm, stadion zrobił duże wrażenie, tak jak mówiłem wcześniej, kibice, kilku trenerów, kilku fizjoterapeutów, no jest to inny poziom, no ale też bardzo duży plus, no mogę się rozwijać, gdy właśnie jest ta różnica, że więcej jest szans dla mnie, żebym mógł jeszcze wyżej pójść. Największa różnica właśnie, jeżeli chodzi o zawodników, no to na pewno fizyczna, no bo nie ukrywając, w trzeciej lidze chłopaki jeszcze też pracują, więc nie są w stanie tyle dawać na treningu, gdy inni chłopacy mają tylko trening raz dziennie, tak? To naprawdę było bardzo wielki dylemat, bo szedłem rano do pracy, potem po obiedzie miałem trening i nie wiedziałem, jak to pośrodkować, czy dać więcej siebie w pracy, czy dać więcej z siebie na treningu. No też miałem takie ułatwienie, że do pracy przyjęli mi moi rodzice. To była bardzo, bardzo fajna, pomocna ręka, która została wyciągnięta przez ich stronę, więc też miałem w jakimś stopniu ułatwienie, tak? Zajmowałem się klimatyzacją. Rodzice mają firmę klimatyzacyjną Gregory w Chorzowie. No i tam pracuje duża część rodziny, także też nie miałem z tym problemu, bo dużo mnie uczyli. Ale jeżeli chodzi o tą pracę, można, nie powiem, było raz ciężej, raz łatwiej, ale można było się przyzwyczaić i naprawdę jest to fajna praca. Przyjechałem tutaj i szanuję w tym miejscu, gdzie jestem, no bo jednak nie ukrywając, tutaj tylko mam jeden dziennie trening, czasami dwa, ale tylko się mogę na tym skupić, nie muszę się skupiać na pracy, więc jestem no, szczęśliwym człowiekiem na ten moment, bo tylko tak jak mówię, tylko zajmuję się piłką nożną i niczym więcej. Ja z tyłu głowy zawsze miałem to, że musiałem wstać do pracy, iść na trening. To naprawdę było bardzo, bardzo ciężkie. No ale gdy podpisałem tutaj kontrakt, to tak naprawdę ciśnienie ze mnie zeszło i mogę się tylko skupiać na tej piłce, tak? Tym bardziej przy takich możliwościach, jakie tutaj mam, to nic, tylko pracować i czekać na szansę. No, jeżeli chodzi o przeprowadzkę tutaj do Łodzi, no to przeprowadziłem się razem z moją dziewczyną, więc okazję mam z nią mieszkać. Dziewczyna moja się jeszcze uczy. Tak jak mówię, ja przychodzę do domu, to co? Ja wiadomo co, regeneracja, no bo to jest najważniejsze dla zawodnika. Tak jak mówię, jeszcze 3 miesiące temu miałem okazję grać w trzeciej lidze i pracować, także to też jest inny bodziec. Dlatego teraz wykorzystuję ten czas i regeneruję się w domu, tutaj jakiś serial z dziewczyną, w weekend jak jest wolne, jakieś wyjście do kina też z dziewczyną. Cały czas spędzam czas z dziewczyną. Tak jak mówię, mam w domu super, bo dziewczyna i gotuje i dba o mnie, także mi nic więcej nie potrzeba. No po to gramy, żeby wygrywać, no tak jest. No, nie wątpię w to, że ktoś wychodzi na boisko i mówi, że gra, żeby przegrać. No także co, no czekamy na swoje okazje i co, będziemy chcieli wygrywać każdy kolejny mecz. A co przyniesie życie i los i troszeczkę szczęścia, no to zobaczymy z czasem. Ja zawsze jestem tego nauczony, żeby jeść sobie małą łyżką, a kilka razy niż jeden raz, a wielką łyżką, więc na początku jestem dumny w ogóle w tym miejscu, gdzie się znajduję. Będę ciężko pracował, no i czekał na swoją szansę. To są dopiero moje początki, także tak jak mówiłem już, że ciężko pracuję, czekam na szansę. Gdy ta szansa nadejdzie, będę chciał pokazać jak z najlepszej strony. Na ten moment nie myślę, co tam się stanie za 2 lata, tylko patrzę, co to się dzieje dzisiaj. No ale jeżeli by gdzieś miało dojść, to na pewno nigdy nie zapominam o swoich klubach, w których byłem. Nigdy nie zapominam o ludziach. Jestem takim człowiekiem, że staram się pamiętać, kto mi pomógł, od kogo miałem okazję się uczyć. Także na plus.
jeżeli chodzi o osobę Pirulo, no to wiadomo, no bajeczną technikę ma i przeszybką lewą nogę, od którego też się można uczyć. No i mieć taki spokój w ofensywie, jaki to on ma, no bo to jednak mieć szansę trenować przy takim zawodniku, a nawet z nim rywalizować w jakiś tam sposób, no to jest naprawdę duży bodziec i duże doświadczenie. Zagłębie Sosnowiec to jest taki zespół, że naprawdę zawsze waleczny, tak jak mówię, ogólnie śląski charakter, jak to się mówi, to jednak jest coś innego, tak? Jest, tak jak mówię, jeszcze wracając do tematu spokoju, miałem teraz okazję grać właśnie w trzeciej lidze na Śląsku i też miałem w tydzień temu okazję grać w trzeciej lidze tutaj w Małopolskiej. Stwierdziłem, tak jak zobaczyłem, no to tak jak mówię, większy charakter i taka więcej takiej walki jednak na tym Śląsku, więc skąd się to bierze. No ja, jeżeli chodzi o mecz z Zagłębiem Sosnowiec, no to tak, jak najbardziej, no na pewno będzie ciekawy mecz i na pewno tutaj, jak dostanę szansę, to nogi nie będę odkładał, tak? Jestem bardzo dumny z siebie, że mogę tutaj grać, dlatego zapraszam wszystkich na mecz z Zagłębiem Sosnowiec, który odbędzie się w piątek o 18:00. Do boju ŁKS!